mamy trzy fazy neuroadaptacji. Prosto po zabiegu. Pierwsza faza to jest faza średniego zadowolenia. Druga faza to jest faza tolerancji. Tolerancja oznacza, że jest dobrze, ale nie jest idealnie. I trzecia faza jest faza akceptacji, gdy już pacjent jest zadowolony z widzenia z bliżej i z dali. Mamy pacjentów, którzy widzą następnego dnia bardzo dobrze i są super zadowoleni, a mamy pacjentów, że też ten okres jest nieco dłuższy, aż pacjent będzie zadowolony z widzenia z bliżej, z pośredniego dystansu oraz z dali. Czasami zdarzają się przypadki, że pacjenci mimo czasu, który upływa, nie przyzwyczajają się. Jest to bardzo rzadkie, ale może się zdarzyć, że pacjent nie przyzwyczai się do takiej asymetrii. W takim wypadku zawsze istnieje możliwość dorównania oka, które było przeznaczone do bliżej, dorównania go do drugiego oka do dali i w takim wypadku pacjent będzie potrzebował okulary do czytania, ale będzie z dala widział bardzo dobrze.